Wielce zdumiony jestem, że Kaczyński nie ma bladego pojęcia, bo mam pojęcie robić to celowo, ale to on, nazywając przedsiębiorców cwaniakami, sam sobie wystawia świadectwo. Bo niestety tak jest, że kto kaj złodziej, myśli, że inni też kaj złodzieje tak jest prawda. Każdy ocenia sam po sobie. Dlatego, jeżeli pan Jarosław mówi, że przedsiębiorcy to są cwaniaki, to świadczy o tym, że to nie cwaniak. Jeżeli on by mówił, że obniżmy podatki, dajmy ludziom zrobić trochę, na chleb chociaż. Bo podrożał ostatnio. Ja chodzę. Nie. Przepraszam. Pan Jarosław nie chodził po chleb. Oma od tego swoich ludzi, którzy mu przynoszą świeże, cieplutkie pieczywo prosto. Po prostu z najlepszej piekarni w Polsce. I on się tym chlebkiem zajada. Ale on wmówił wszystkim, że on zna przecież ludzi, zna Polaków. On też stał tam, gdzie wtedy stali, a naprzeciwko stało zomo. On to wszystko zna. Na pewno zna. Czemu to dać? że rozegrał państwo polskie doskonale. Doskonale rozegrał PO, doskonale rozegrał Gowina, doskonale rozgrywa e, Ziobro ministra i ziobre znaczy się Ziobrę i doskonale rozgrywają Polaków. dzieli i rządź i do przodu, no nie? Tak to w najprostszym telegraficznym skrócie można opisać dziel i rządź. Bo Polacy nie widzą czemu skaczą sobie z gardeł. mały włos się nie wytłuką. Ale on, Jarosław Wielki on będzie żył, będzie pokazywał, rozstawał, po kątach, rozstawiał, po kątach swoich współpracowników najbliższych i w ten sposób będzie władał. No nie? Tak on sobie marzy. Tymczasem, tymczasem, czy my, Polacy, jesteśmy tak w cudzysłowie naiwni, aby dać się tak rozgrywać, bo mądre głowy z telewizorka powiedzą nam to i owo, i my im wierzymy, pomimo, że kurcze nie znamy ich osobiście, to on. Dostał pracę w TV, więc na pewno jest wiarygodny. Tutaj o. taki jest wiarygodny. Jak ja. Ja jestem zupełnie niewiarygodny, w końcu jestem tylko kolesiem, który non stop leży i nic robi, tylko leży i... Właściwie co on robi? Nic, tylko leży. To tylko jeszcze leży i gada i coś tam nagrywa, a wciąż leży. Zupełnie niewiarygodny koleś. Zupełnie niewiarygodny. Zupełnie nie. Tak może być, że zupełnie nie. Jestem ale kto ma snuć moje poglądy, ten nie zna i ten wie, że jestem człowiekiem zupełnie prostym, któremu nie po drodze są kłamstwa jakiejś zawichrowania. Kręcenie kotka za pomoc młotka to mi zupełnie po drodze. Ja lubię sytuacje jasne, proste, gdzie biała jest biała, a czarne jest czarne. I tyle. Ja tak coś lubię. Lubię kręcenia kotka za pomoc młotka. Nie lubię bardzo. Do mnie trzeba wprost i tyle. A nie kręcić, że nie zadzwonię do niego, bo jeszcze pomyśli, że mi zależy. Nie mogę tego zrobić. Muszę czekać, czekaj, trzeci dzień minął. Mogę dzwonić. Po trzech dniach mogę zadzwonić. Wcześniej nie. Bo pomyśli, że mi zależy. Żebyś ty przypadkiem nie pomyślała, że mi zależy. To jest w ogóle tak turnowate myślenie. Koleś się też. Nie odezwa się przez trzy dni. Niech nie wie, że mi zależy. A kysz po trzech dniach zasłonie cześć bejbę. Słuchaj, w ogóle ja zapomniałem o tym, że miałem się odezwać, ale... tak jakoś wyszło, więc co u ciebie? Aha. Dobra, wiesz, słuchaj, ja muszę kończyć. Więc porozmawiamy innym razem. Rozłącza się i... Jest. Jakby co, to mi nie zależy. Jakby co, to miałem konkretnie do kogoś zadzwonić, ale nic tego nie wyszło, więc nie zadzwonię, bo pomyślę, że mi zależy. Ja w takiej gierki się zupełnie nie bawię, więc jeżeli ty się bawisz, to trzy metry w bok ode mnie. Czuję w bok ode mnie po prostu. Bo ja nie potrzebuję takiego przekomarzenia się, nie mam na to czasu, stawiam po prostu sprawę jasno. R, czy trzeba z tą chodzić i po sprawie, a jeśli R, to... to trzymaj się ode mnie z dala. Bo ja w takie coś wchodzę. Ja po prostu wolę żyć w czystości. I jeżeli ty jesteś kobietą, która również siebie szanuje, to fantastycznie, ale jeżeli ty siebie nie szanujesz, to. Nie licz na to, że ja będę Cię nie szanował również. Ja szanuję Twój brak szacunku do samej siebie, ale po prostu nie drodze nam. Rozumiesz? Mam nadzieję, że i owszem. Zapraszam i polecam Jacek Sygorski: trzymajcie się ciepło i bye. Pa, papa. Pozdrawiam wszelkie nieszanujące się kobiety, które są w większości niestety. A te, które cię szanują, ściskam i całuję. Nie w usta, bo to dopiero po ślubie. I tylko z, jed... tylko z jedną i do przodu. Bye. papa. Pa.